Pamiętajcie, żeby nie oglądać tego filmu w nocy, bo nie będzie kolorowo, tylko będzie mrocznie. Jak to straszne to jest. Nie oglądaj tego filmu w nocy, bo możesz się przestraszyć. Klient. Nieznajomy próbował włamać się do mojego domu. To wydarzyło się parę miesięcy temu. Mieliśmy sklep połączony z naszym domem w jednym budynku. Rączki do wejścia jak jajka wyglądały. Czas do sklepu przychodził mężczyzna, który jeden brał piwo. Jedno? Nigdy nie płacił, mówiąc, że zapłaci w przyszłym miesiącu. I ciągle wychodzi. Oczywiście, nigdy nie dotrzymywał słowa. Dobra. Czemu za każdym razem przychodził do was im dalej dawaliście piwo? Bez sensu. Bez sensu. Pewnego dnia byłem w sklepie wraz ze swoimi rodzicami. To ty to podjadasz? Gdy ci jedli obiad, ja w tym czasie grałem na maszynie. Cymbergaje i inne. Niedługo później przyszedł po raz kolejny ten sam mężczyzna. Ten sam. Mówi się ma. Za darmo piwo. Tym razem moi rodzice mocno się zdenerwowali. Mówi, nie będę. Kazał natychmiast zapłacić za wszystkie piwa. Dawaj piwa. Co zezłościło klienta. 7 zł za 8 bosmanów. Zaczęli się kłócić. Tata kazał mi i mamie pójść na zaplecze. Wyjdź, mamo. Gdy mężczyzna wyszedł, zauważyłem, że tata wziął swoją broń. Kałachem za 8 zł za zaległe piwa? Wyluzuj. AK-47. Pakujcie swoje rzeczy. Jedźcie na noc do babci. Powiedział. Co? Tak też zrobiliśmy. Spakowaliśmy się i pojechaliśmy samochodem do ja idę babci. Z kałachem na tego Mieszkał bezdomnego. Jeden z moich kuzynów, więc spędziliśmy noc grając na konsoli. Dobra, na Pegasusie. W tym czasie moja mama oglądała z babcią telewizję. Normalnie horrory, o straszne totory oglądali. Obudził nas telefon taty. O 8:00. Alarm to był. Nam, co stało się minionej nocy. Uhu. Mężczyzna od piw próbował włamać się do naszego domu. Mówi, nie dałeś mi prawa. Mama natychmiast zadzwoniła na policję. To jest sklep czy dom? Jednak ślad po nim zaginął. Okej, już nie siedział w środku. Gdy wróciliśmy do domu, tata opowiedział nam o śmierci psa. Znalazł go martwego, a na jego ciele było mnóstwo ran. O nie, tylko nie pieseczek. Później dowiedzieliśmy się, tylko że jedna z naszych sąsiadek słyszała w nocy głośne szczekanie. Tylko nie pies. Sąsiadka widziała również mężczyznę kręcącego się obok naszego domu. Siekierą jeszcze. Po dalszym śledztwie policja stwierdziła, że pies zginął od ran zadanych siekierą. Pies piesku. Od tego przerażającego incydentu mój tata zatrudnił swojego przyjaciela i jednego z kuzynów detektyw do ochrony terenu w nocy. Dobra, 1500 niestety, plus niestety, mężczyzny do dziś nie znaleziono. Mam za nadzieję, że browary. Już nigdy nie odwiedzi naszego sklepu. Za dwa wojaki zadźgać psa, bo nie dostał kolejnego. Mogłeś skorzystać z innego sklepu. A daj pan spokój, dalej. Piekło. Zobaczyłem mojego tatę w piekle. Sam musiałeś tam trafić. To wydarzyło się, gdy miałem 10 lat. No i dobra. Spałem jaki w swoim rocznik? Pokoju, kiedy nagle cały dom zaczął się trząść. Co ty gadasz, trzęsący dom? Obudziłem się przerażony, to był myśląc, sens, że to trzęsienie ziemi. To na bank sens, spokojnie. Wtedy usłyszałem krzyk mojego taty. Zerwałem się z łóżka i pobiegłem do jego sypialni. W kapciuchach, uważaj, żeby się nie wypieprzył. Gdy stanąłem w drzwiach, ujrzałem wielką, przerażającą postać stojącą przed tatą. Mówi, ja nie idę. Postać była tak wielka, że głową prawie dotykała sufitu. Czyli 2,35 standardowych mieszkaniach. Mój tata był nią wpatrzony i nawet nie zwrócił na mnie uwagi. Coś do niej mówił? Nagle postać przemówiła. Idziesz ze mną. W ciągu 5 lat trafisz do piekła. Aha. Mój tata błagał postać ze łzami w oczach. Nie rób. Nie proszę. Płaczem nie lekiem. Rób mi tego. On płaczem lekiem. Dziecko. Wybacz mu. Postać niewzruszona odpowiedziała. Nie. Dokonałeś niewybaczalnej rzeczy i jak? Musisz ponieść karę. Ale powiedz jakiej, daj się dostosować. W piekle. Niedobrze. Po czym zniknęła, a mój tata siedział zrozpaczony na podłodze. I płakał mlekiem dalej, wiesz o co chodzi. Następnego ranka był Spocony. Bardzo zdenerwowany i przejęty. Również się bałem, cyrograf ale nie chciałem dać po sobie poznać, że wszystko widziałem. Się piękne koszulki. Po paru dniach nasze życie wróciło do normy. Co, puste tosty i puste naleśniki? Dołóżcie sobie tam czegoś, nie wiem, sos, syrop klonowy albo sos czosnkowy, kto co lubi, nie? Zupełnie, jakbyśmy zapomnieli o tamtej nocy. I nic tam się nie działo, wiadomo, czas leciał nieubłaganie. Dobra, dawaj. Dokładnie 5 lat od tamtej nocy mój tata zaginął. Policja przyjęła zgłoszenie o zaginięciu. W ciągu go był wyrok. Zebrali wszystkie informacje i ślady. Normalnie. Jednak nie udało im się nic zaginiona znaleźć. Zaginiona postać, wciągnięta do piekła. Minęło normalnie już 2 lata od jego zniknięcia. Czyli już 7 lat. Nie wiedział, gdzie jest. 7 lat później. Jedna z kamer zarejestrowała tamtego dnia mojego tatę, jak wyjeżdżającego z pracy samochodem. I już nigdy nie jego auto zostało znalezione w alejce, niedaleko budynku, w którym pracował. W koszu go wciągnęli go do kosza, do piekła. Leżały jego ubrania. Rozebrali go. Rozpłynął się w powietrzu. Rozebrali go przed ściągnięciem do piekła. Wciąż nie znaleziono żadnych nowych śladów. Tato! Modliłem się każdego dnia, tato, aby mój tata się odnalazł. No i nic z tego, mówiłem, prawda? Mówiłem, że zrobię wszystko, aby chociaż przez chwilę go zobaczyć. On miał ryję jak świnka chciałem Pepa z horroru. Chociaż przez moment, więc po prostu wciągnął go do miasta świnki Pepy modliłem na bank, się w tylko tej horrorowej. Pytając, czy mój tata wciąż żyje. I też płakałeś mlekiem. Jest. Płacz mleczny, codziennie płacz. Zasypiałem ze łzami w oczach. Mleczne łzy. Pewnej nocy miałem sen, w którym przyszła do mnie ta sama postać. Mhm. Tym razem stała przede mną.
Spojrzała na mnie. Twój ojciec jest u nas, też masz 2 lata. Chodź ze mną, jeśli chcesz zobaczyć swojego ojca. Bardzo niedobrze. Złapał mnie za rękę i zaprowadził na zewnątrz. Łapą go w bicepsie objął, to miał 20 w łapie. Świat wyglądał 20 zupełnie centów. Inaczej. Byliśmy w piekle. Wszędzie była wrząca lawa. Co ty pieprzysz? Krzyki cierpiących ludzi dochodziły z każdej strony. Poza twoim domem. Było tak gorąco, że czułem, jak moje ciało zaczyna się topić. Bo się położyłeś spać przy kaloryferze. Albo piec byłem podkręcony na 35 centów podłogówkę. Nie mogłem się ruszyć. A tam? Widziałeś swojego ojca? Zauważyłem mojego tatę, który patrzył na mnie szeroko otwartymi oczami. Nie odezwał się ani słowem. To musiało boleć. Stał pośrodku chaosu, pełnego cierpienia i bezradności. Bardzo niedobrze. W jego oczach widziałem ból i agonię. I drgawki. Krzyczałem do niego z całych sił. Ale to już jednak nie z ciało, on pamiętaj. Nie reagował. Po prostu wpatrywał się we mnie, jakby nic nie mógł zrobić. Czyli na zawsze trafił wtedy jakby do postać piekło. Stanęła obok mnie i powiedziała: Siemaneczku. Twój ojciec zabił niewinną osobę 2 lata przed twoimi narodzinami. Miał być twoim bratem. To dlatego trafił do tego miejsca. Ale na pewno jest twoim ojcem, bo płacze mlekiem, tak jak ty. Do piekła. No ale co zrobił? Uwierzyć. Co on zrobił? Zerwałem się i zacząłem biec w kierunku mojego taty. I się obudziłem. I wtedy się obudziłem. Tak, myślę. Wstałem, wciąż czując to gorące powietrze i cierpienie. Po tym śnie przestałem patrzeć na nasze wspólne zdjęcia. Miałem kilka takich zdjęć. Do Boga. Znaczy wiem, takich snów. To był tylko zły sen. Może nie takich jednak podobnych. Do dziś dokładnie pamiętam to uczucie. Zupełnie jakbym tam był. Ale czy się obudziłeś przy kaloryferze? Ból, to jest najważniejsze. Bezradny wzrok mojego taty. Jo, to wszystko było takie prawdziwe. Drżące powieki, wiesz co? W głębi duszy czuję, że to nie był sen. No dobra, ale tata naprawdę jest w piekle. Kogo skleił? Kogo zadźgał? Czy to był afekt? Czy tam też płakał mlekiem? Gang motocyklowy. Natknęliśmy się na gang motocyklowy. Czy to będzie coś strasznego? To czy wydarzyło się jakieś 5 lat temu. No i też 5 lat. Wszystko się dzieje 5 lat temu, 7, 2. A dlaczego nie? To wydarzyło się przedwczoraj. Mój tata poszedł na emeryturę no i była to dobra okazja. I był górnikiem, to tylko 25 lat po Stanach, pracował. O której zawsze marzyliśmy. Podróż po Stanach. O to kupiliśmy chodzi. Kampera. Ruszyliśmy w drogę. Niech będzie. Byliśmy już w połowie zaplanowanej przez nas trasy. A tu? I dotąd nie napotkaliśmy żadnych problemów. Ale wąż mył nogi cieszyliśmy na bank. Się wspólnie kiedy będzie miejsc, mył odwiedzaliśmy. Nogi wąż? Kiedy? Pytam kamper lata swojej świetności miał już dawno za sobą. Ale było jednak was stać. Awarie, które występowały, nie były na tyle poważne, abyśmy sobie nie dali z nimi rady. Wymiana oleju, płyny hamulcowe. Około 22 na jednej z tras nasz kamper zaczął wydawać z siebie niepokojące dźwięki. I tak bez przerwy prawdopodobnie. No dobra, co to za dźwięki? Zaparkowaliśmy w przydrożnym pubie, aby odpocząć, po czym zlokalizować usterkę. Dobra, dawaj browara. Zaproponowałem, abyśmy napili się czegoś. Browara. Po chwili zauważyłem parę motocykli zaparkowanych zaraz obok. I hangary z tyłu. Na to, że w pubie gościł również jakiś klub motocyklowy. No i dobra. Zamówiliśmy jedzenie i coś do picia. Plastikowe. Wtedy rozejrzałem się po pubie i zauważyłem 2 facetów w kurtkach motocyklowych gang patrzących motocyklowy. Się w naszą stronę. That's right. Po chwili do nas podeszli i agresywnie oznajmili, że zaparkowaliśmy na ich miejscu. I macie im obrać banana. Natychmiast z niego odjechać. Banana mają wam. Mój tata nigdy nie oszczędzał w słowach. I wyciągnąć banana. Wiedziałem o tym, dlatego próbowałem załagodzić sprawę. Spokojnie, panowie. Już jedziemy. Powiedziałem, że nie ma problemu i zaraz przeparkujemy. Jestem Ron Wesley i zaraz dźwięki harfy. Ci goście wyglądali na groźny. Los Angeles. Przed pubem było ich jeszcze więcej. Jeden łysy, jeden owcy. Zapłaciliśmy i wyszliśmy. Chcieliśmy przeparkować. Wtedy przypomnieliśmy sobie, że nie zdążyliśmy naprawić naszego wozu. Nie było jak odjechać. Powiedziałem tacie, aby zaczekał w środku, a ja szybko zajmę się usterką, abyśmy mogli jak najszybciej stamtąd odjechać. Bardzo źle. Wtedy podszedł jeden z motocyklistów i zapytał, dlaczego ciągle tu stoimy. Bo wymieniam pasek. Powiedziałem, że mamy małą usterkę i zaraz ją naprawię. Uciekam. Facet powiedział, że mamy 5 minut, aby stąd odjechać. No po i czym odsłonił pistolet. To był udało mi się szybko zapalniczka, uporać z problemem. Pistolet. Chwilę po tym, jak odjechaliśmy, usłyszałem dźwięk motocykli. Jadą za wami. Tak siedzieli. Otoczyli nas i zaczęli trąbić. No dobra. Nie mam pojęcia, o co mogło troszkę im chodzić. Troszkę żartów. No, zrobiliśmy to, o co nas prosili. Robili wam konwój, wiedziałem odprowadzali dobrze, was. Są uzbrojeni i gdybyśmy się zatrzymali, to są zapalniczki. To dla nas skończyło. Zapalniczki. Powiedziałem jeźdźcie, tacie, aby za nic w świecie się nie zatrzymywał. Rura! Dzwoniłem na policję, jednak rura! Ciągle traciłem sygnał. Jak? Tata 112 kazał mi traciłeś tak sygnał? Długo, aż odbiorą. Nie. Tak też zrobiłem. No i dobra. Kamper zaczął ponownie wydawać z siebie dziwne dźwięki. O, tu i tak to bez przerwy. To znowu musiała być jakaś usterka. O nie, coś w silniku. W końcu nasz kamper stanął, a motocykliści zaczęli iść w naszym kierunku. Nagle coś dostrzegli, odwrócili się i odjechali. Myśleliśmy, że to policja, która jechała w naszą stronę. Jednak gdy wysiadłem, próbując ich zatrzymać, zauważyłem, że to tylko karetka pogotowia.
Na szczęście motocykliści również myśleli, że to syreny policyjne. To policja i uciekli, okej. Szybko naprawiliśmy usterkę. Czyli karetka uratowała wam życie i nie chodzi tutaj o wyczyny lekarzy czy osób, nie wiem, z chirurgii, tylko po prostu myśleli, że to syrena policyjna, a to była karetka. Ponownie ruszyliśmy w drogę. Naprawiliśmy usterkę. Wolę nie myśleć, co by się wtedy wydarzyło, gdyby nie ta karetka. Zajebiste. Dam na pamięć, wiem, co Sebastian powie. Niepokojąca konwersacja na WhatsAppie. WhatsApp, gościnnie. Jest to rozmowa w aplikacji WhatsApp między ochroniarzami pracującymi na nocne zmiany w jednym z budynków mieszkalnych. Okay. Konwersacja odbyła się na grupie dla pracowników budynku. To jest taki z MacGyvera. Hej panowie, uświadomiłem sobie, że gdy podczas nocnej zmiany w weekend na zmianie jest dwóch dozorców, to nie ma kompletnie o czym gadać. Musi być pięciu. Na pewno. No cóż, nocna zmiana jest dość długa i nie dzieje się zbyt wiele, aby ciągle było o czym gadać. No oczywiście, można pograć ja w karty. Ja zawsze powadam w paranoję, że jestem nudną osobą. Poza tym, jak się siedzi w ciszy dłuższą chwilę, to czuję się jeszcze bardziej zmęczony. No i wszystko ja zawsze słucham muzyki i oglądam jakiś film, aby zachować trzeźwość umysłu. Żeby nie spać, bo to nocna rozumiem, zmiana. Rozumiem, ale ja niestety, aby tą trzeźwość utrzymać, potrzebuję rozmowy z drugim człowiekiem. No i to ty akurat na nocnych taką zmianach osobą, nigdy ty. Nie ma o czym gadać. Jak szczególnie, ma? Gdy wszyscy dookoła się bawią i korzystają z weekendu. Co wtedy kawałek? Nie ma się wręcz ochoty na rozmowę. Ja mogę być spokojnie ja mam takim gościem. Zaczynania ciekawych rozmów. No to dawaj. To rzeczywiście świetny talent. Świetny talent, robi derabi. Nie ma się z czego śmiać. No to dawaj, Steve. Wszystkie nocne zmiany, które z tobą przesiedziałem, są dowodem na to, że wcale takiego talentu nie posiadasz. I zjedzony no, króciutko. Chyba, że próbowałeś do nas mówić telepatycznie. Ależ właśnie chciałem powiedzieć, ale żarciszki. I już po nocnej zmianie, prawda, bo się skupił. Nie róbcie sobie żartów. Umiem zaczynać rozmowy na bardzo ciekawe tematy. Potrzebuję tylko kogoś, kto również chce tę rozmowę podjąć. Ja podejmuję bez niczego. Jeśli będzie mało krwawa... Ja też zawsze oglądałam filmy, jednak ostatnio słyszałam, jak menadżer ochrzania jednego z pracowników za oglądanie filmów przez całą zmianę. Czyli zjebka, kulturalnie, masz pracować. No gdzieś. Nie da się usiedzieć całej zmiany, nic nie robić. Da się, spokojnie. Nie potrzebujecie filmów, ponieważ umiem poprowadzić ciekawą rozmowę przez całą zmianę. Co tu chodzi? Skończ już, Steve. Szczerze mówiąc, lubię ciszę i wcale nie odczuwam potrzeby rozmowy z kimś przez całą noc. No ale chwileczkę, Dawid, przed chwilą chyba na górze narzekałeś, że są nudne, więc wiesz jak jest. Kto pracuje w nocy w ten weekend? O, pewnie ja. Ja. Shelly. Ja i David. Ja i David. No to przyjdę podczas do was. Podczas tej zmiany będziecie mieli pełno tematów do rozmów. Steve. Nadszedł weekend, podczas którego nocne zmiany objęli Robbie i David. Ich zmiana miała miejsce w nocy, z piątku na sobotę w godzinach 22. I zobaczymy, co Steve wymyśli, ciekawe. Kurwa. Jeden z lokatorów został zamordowany. Ale jak to, który? Co? Nigdy nie spodziewałbym się czegoś takiego w naszym budynku. Co ty grałeś? Ciało odkryła jego rodzina. Mieszkał pod 34. Całą naszą zmianę rozmawialiśmy z policją i członkami rodziny. Dopiero o 4:00 przyjechali menadżerowie i trochę nas odciążyli. Nie możemy przestać z Davidem o tym gadać. No, czyli macie temat do rozmów. Mówiłem wam, że jestem świetny w tworzeniu tematów do rozmów. Steve, ty chory pojebie. To nie jest powód do żartu. Ty chory pojebie. Ktoś został zamordowany w naszym miejscu pracy, a ty sobie żartujesz. Znalazł im temat do rozmów, no o co chodzi? To nie jest zabawne. Lokator został okaleczony nożem po całym ciele. Normalnie swastyki. Jakiś czas później jego rodzina dostała od niego dziwną wiadomość. Że nie ma o czym rozmawiać. Policja będzie przesłuchiwać nas wszystkich. Tylko my mamy klucze do każdego pokoju. Steve ma przerąbane. Nie powinienem tego mówić, ale słyszałem, jak jeden z policjantów mówił, że ofiara została zamordowana w czwartek rano. Mhm. Ciało leżało tam. Kto miał w czwartek zmianę? Steve pewnie. Steve, czy to przypadkiem nie ty miałeś zmianę w czwartek rano? Widzicie, jak wielki dałem wam powód do nieustannej rozmowy? Mówiłem ci, Robbie, że można się obyć bez filmów. Steve, skończ w końcu żartować. Będą przesłuchiwać nas wszystkich. Chcą też dostęp do nagrań z kamer. Steve, przyznaj się, błagam. Kolejna zmiana Davida i Robiego była następnej nocy, w tych samych godzinach. O nie, 22, coś... 9. Znowu będzie powód do rozmów, nie? Wciąż nie mogę przestać myśleć o tym, co się wydarzyło. Ten gość był sympatyczny, mówił dzień dobry na klatce, wiadomo. W przeciwieństwie do niektórych mieszkańców budynku. Ja pierdolę. Jest już 5 rano, a my wciąż o tym gadamy. David poszedł teraz dawaj, zapalić. Steve. Ciągle. Hej, nie zaglądałem na tę grupę od dawna. Na mojej porannej zmianie przesłuchiwała mnie policja. Nie wierzę w to, co się stało. Czyli oni wszyscy rozmawiają ze sobą na WhatsAppie. Był zawsze bardzo miły. Okay. Nie mogę zasnąć. Przerąbane. Steve, dawaj. Steve, czekamy. Wyobraźcie sobie być teraz w weekend na nocnej zmianie samemu, mając świadomość, że gdzieś tutaj grasuje morderca. Ja z Davidem też byliśmy. Kto ze Steve'em jest na kolejny weekend? Na wieczornej zmianie również mnie przesłuchiwali. Wszystkie moje alibi były potwierdzone. Całe moje alibi było potwierdzone. Steve'a, Natana, Flori i paru innych. Myślę, że będą przesłuchiwać tylko pracowników tego budynku. Czyli Steve na pewnie będzie przesłuchiwany. Nie będą brali pod uwagę innych budynków naszej firmy.
Chyba zmienię budynek, nie czuję się w tym. Nie ma zmienie, do końca z ekipą pracuję. Po moim powrocie mam w planie nocne zmiany, podczas których będę sam. Nathan. Nie mówiłem Robbie i David? Dałem wam świetny powód do rozmowy. O co ci do cholery chodzi? Dlaczego jeszcze cię nie przesłuchiwali? Jeszcze. Skończ już, Steve. Co powiesz policji, jak będą cię przesłuchiwać? Że to ja zabiłem. Powiem im po prostu, że jestem świetny w dawaniu ludziom powodów do rozmów. Kiedy masz następną zmianę? W nocy z niedzieli na poniedziałek. Dam wam wszystkim jeszcze więcej powodów rozmów. O kurde, dawaj, noc z niedzieli na poniedziałek. Steve! Tej nocy Steve został aresztowany. Dawaj. Gdy policja sprawdzała kamery, zauważyli Steve'a wchodzącego do biura, który następnie wziął klucz do mieszkania 34 i schował go w swojej szafce. No i dał świetny powód do rozmów. Następnie proszę Steve bardzo. Wszedł przez korytarz na piętrze, na którym znajdowało się mieszkanie numer 34. Majsterklasy. Potem kamera uchwyciła, jak wraca do recepcji. Bo on zmieniał krwią, olej. A następnie zakłada kamizelkę, aby olej ją zakryć. Olej zmieniał. Odciski palców Steve'a znaleziono na martwym 100%. Ciele lokatora. Ja pierdolę. Steve powtarzał bez przerwy, że próbował zacząć jakiś ciekawy temat do rozmowy. Jaki przypałowiec. Ale bardzo dobry głos na dubbingi, możecie to potwierdzić, właściwie na lektor. Zejdźcie do OneC i możecie napisać, że więcej, oczywiście z udziałem Meli. No bardzo fajnie, no to co, na dzisiaj tyle. Jeżeli nie macie żadnych powodów do rozmów, to ja wam mogę dać świetny powód do rozmowy. Ale najpierw zostawcie łapeczkę w górę. Macie 3 sekundy. 34 sekundy. Jak pokój 36. Dobra, starczy! Żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim kucykiem, bo dawno się nim nie żegnam. Zostaw hashtag temat do rozmów. I nie oglądaj tego filmu w nocy. Na razie.